Siema, witam w kolejnym odcineczku. A w tle był mój pies. Dobra, witam. W skrócie jestem tutaj, żeby pokazać ci, jak wyjść z brązu. Będę grać tak naprawdę dosłownie First Time Talion. Co mogę ci powiedzieć? Nie boję się, widząc Heela na secie. I Lethality z tego Lee Sina. W skrócie cała gra będzie opierać się na tym, że będziemy chcieli zagrać około kilku ganków, jak i zarówno, w skrócie na zasadzie będziemy chcieli counter gankować, jak i zarówno będziemy bardzo chcieli sukcesywnie czyścić swoją dżunglę, ponieważ dzięki czyszczeniu swojej dżungli, nie przeciwnej, dostajesz dość bardzo dużo expa, jak i zarówno golda. Zostało to w pewnym sensie znerfione, ponieważ przeciwnicy mają więcej HP w dżungli. No ale, a z przeciwnej dżungli za dużo nie możesz wyciągnąć, ponieważ jeżeli za dużo razy to zresetujesz, to przeciwnik będzie miał na przykład dziewiąty level campa, na przykład twój będzie miał szósty, co oznacza, że jego camp daje więcej golda niż twój i zarówno to działa tak, że jeżeli ty bierzesz tego campa, to załóżmy on by z tego campa dostał 60, to ty dostaniesz na przykład 40, ponieważ invady w dżungli zostały znerfione, co oznacza, że zazwyczaj większość teraz gier wygląda tak, że no zależy od tego wszystkiego, czy masz po prostu dobrą drużynę, która może cię skierować, co nie? Na dżungli. Chyba, że zajebiesz naprawdę bardzo mocno 1 na 9, czego ci po prostu życzę, żebyś na tyle ogarniał grę, żeby móc sobie robić 1 na 9. No i dobra. W skrócie po prostu zaczynajmy, zagramy sobie na spokojnie Talion. Spróbuję ci wyjaśnić co i jak na dżungli, powinien być to dość dobry, czy Heros na takie typu elo. No i co? Zobaczymy się zaraz. Będziemy chcieli zacząć od tego. Od Invade'a, dobra. Dla pamiętaj, na talii Invade'ik jest nawet spoko, ponieważ po prostu prokujesz sobie Free Strike'a. Start blue. Dawaj kurwa, idź, bo nie ma na to czasu. Teraz nie ma nic. Nie ma nic. Tu jest. O, koleżka se trochę przyawczył, co nie? Dobra. Wardzik. Odejdź. Okej, okay, mamy dosłownie dodatkowego golda, mamy dodatkowe AP, nic ja się cieszę. Zacznę sobie solo z tego... Nie, jak solo to muszę zacząć z tego z kurczaków. Pamiętaj, jak solo gdy zagrasz Talion, to w teorii lepiej jest z kurczaków niż z Blubuffa. Trochę sadek, ale unlucky. No zdarza się, dobra. Stawimy się dobrze, na spokojnie, hop. I teraz dajemy. Oj, no to tragedia, co nie? Kamyczki nie dały się w dużego. No szkoda, co nie? Zdarza się najlepszym nawet. Dobra. Spokojnie. Na spokojnie. Klirujemy sobie. Talion nie jest jakoś prosto się wyjebać na dżungli, więc jakoś tym się przejmować nie musisz. Jeżeli cię nikt nie zinwajduje, to masz git. Tak w wielkim skrócie. Czyli jeżeli grasz na jakiegoś Kha'Zixa, albo właśnie Lee Sina na Lethality, to możesz mieć lekkie problemy. Ale jakoś za dużo się nie spodziewam po tych ludziach tutaj. Nie powinno być to też zbyt dużym problemem, ponieważ oni za szybko dżungli też nie czyszczą. Okej. Okay. Ja chcę poszukać ganka w locie, mógłbym. Whatever. Czemu nie? Ale z drugiej strony... Nie, bo jest ten plancik, sorry, my nie zauważyłem tego planta. Czy to był właśnie flash, czy mi się wydaje? Tak, on splashował. Czy on ma manę na Q? Nie ma many na Q. Mana na Q jest od stóp. Okej. Okay. Nie wynikam. Mnie tu nie ma. Ja sobie idę spokojnie na topa. Mnie to nie dotyczy. I dobra. Idziemy sobie na topa. Okej. To niezłe, ty wykastowałem ją. Co? Wykastowałem to w dobrą stronę, po czym
Poleciało w drugą. Okej, okay, my bad. Szkoda. Ile on ma HP? Za dużo. Hit na lekko Wolfy, pójdę na krabika. Jest dalej. To niezły krabik. To mi nie lubi. Sadek. Dawid mi nie lubi. Sadkę. Dobra, to jest darmowy gank na tym topie. Dobra, i idziemy sobie w topika. Pokazuję mu tylko, że idę. Na spokojnie. Hop, idziemy kamyczkiem. Wiem, gdzie on jest. On jest tu, w tym krzaku. Koleżka tutaj przyawczył, skillował. No, stworzymy sobie z niego trochę golda po prostu. Fajnie by było, gdyby ten mi po prostu pomógł. Ale widzę, że kolega mój chyba mnie nie lubi, co nie? A dzięki. Śmieć. Będę chciał tutaj iść pod Ludena najprawdopodobniej. Tak, to jest Luden gra, ponieważ u nich nie ma postaci, której mogę A połkować, B cokolwiek z nimi jakoś zrobić, jeżeli ja ich nie społkuję. Jak to nazwać? W skrócie, muszę zwanshotować przeciwnika. Nic innego tutaj nie siada, ponieważ jeżeli zrobisz coś takiego jak Liandry, musisz wiedzieć, że w przeciwnej drużynie musi być jakikolwiek tank. Set nie jest odpowiednikiem jakiegoś gigatanka, jak i zarówno Maokai. Też w ciebie jakoś nie wejdzie prosto, jeżeli masz tak naprawdę coś takiego jak E i W. Prędzej Lissin jakiś w ciebie wejdzie, ale on też najprawdopodobniej pójdzie Letality, więc wszystko powinno być dobrze. Na spokojnie pamiętaj, clearuj sobie kampy. Na dżungli jest to bardzo ważne. Pamiętaj, że twoje kampy dają ci o wiele więcej niż przeciwnika. To oznacza, że nie chcesz inwejdować, jeżeli nie grasz jakiegoś Kha'Zix'a lub Kindred i nie masz jakiegoś prostego matchupu. Więc tak, na spokojnie, zajmij się sobą, niech oni się zajmą też sobą. Jeżeli przegrają ci grę, no to co mogę ci powiedzieć? Unlucky. Zrobię tak też, czemu tak grasz? O co ci chodzi? No nie wiem, no w tym sezonie na przykład dobiłem w taki sposób Grandmastera, co nie? Zjebać się z niego zjebałem, ale no. Co się nacieszyłem tym Grandmasterem, to moja. Tyle mam do powiedzenia. Wolfy mają pierwszy level, więc bardzo szybko padną. Na spokojnie, wiesz co chodzi. Dobra, i teraz tak, skoro Wolfy padły, możemy znowu wejść w topa albo w mida. Bardzo słabe E z mojej strony, szkoda. Wiemy, że set nie ma zarówno heala, jak i flesza, co oznacza, że no, jest po prostu darmowy i ten. Ale widzę, że midliner dość bardziej. Podejdę. Nie postawił jakoś daleko wizji, też go tu nie ma. Czy ja bym go dogonił? O Boże, nie gadaj. On ma tier 2, ja go nie dogonię. O kurwa, tu Lissin, uważaj. Oj, no to tragedia, co nie? O Boże. Tragedia, wywaliłem się, na pewno. Ona nie miała kompletnie many. Nie warto było mi podchodzić pod Jona. Szkoda, jungle gap. Ok. Play. XD. Nobody ask. Ja idę. To jest dobre. Pytanie, co ma? Nie ma. Proszę, git. Ok. Pierwszy. Ty. Idziemy sobie farmić dalej. No spokojnie. Wiesz co chodzi. Im dalej w las, tym bardziej silny będę.
więc ja się cieszę. Jest to Heros, który tak naprawdę bardzo dużo ci daje. Możemy pójść w Drake'a. To jest darmowy Drake. A, ja tego nie skitowałem. O kurde, ty, tu jest... A, bo tu Lee Sin. Dobra, to nieważne. To to jednak koniec Drake'a przygody. Unlucky. Tu jest Lee Sin. A, tu jest kolejna wizja. Wow, widzę. Chodźcie, let's go. Czy on ma już dużo letaliki? Nie, nie, jest jakiś fuj silny. Ale jest silny mimo wszystko. Tak, jest tu. Witam koleżkę. Ja sobie z chęcią przyjawczę trochę. Bijemy go? Tak nie może. Okej. Okay. Coś sobie zatańczyliśmy, ja dostałem z tego trochę golda, więc jestem fajny. A tu jestem. Okej, okay, spoko. Oj, nie w ten sposób. Nie, nie mam E. Ale ona go dobije, co nie? Worf. Execute? Nie, nie execute. Bez flesza, obaj. Git. Worf według mnie. Mogę kupić albo Liandrę, albo ten. Liandrę będzie spoko, jeżeli... Kurde, no zastanawiam się. Ale wiem, że on pójdzie letality, więc jakby te Liandry nie ma sensu. A z drugiej strony wiem, że drugi item musi iść na Badona. Pamiętaj, jak idziesz talią, drugi item zawsze na Badona. Tak się po prostu gra. Więc idziemy po prostu Ludena, potem tego. Rabadona i na końcu będziemy lecieć pod to, ponieważ u nich każdy ma tarczę poza Maokajem i Lee Sinem. Fu, nie Lee Sinem, tylko Lucianem. Sorry, głos mi się złamał. Przez co? Ała. Sorry. My God. Sorry, sorry. Nie w tą stronkę, cool. W sensie E. Ja tam podchodzę, nie zdarmowy. Może go dostanę? Nie, on go znowu wziął. Tragedia. Co oni tu robią? Ty, ona zomerkę wrzuciła. Co to było? Okay. Ona nie w tą stronę R-kę dała. Co to było? Ajaj, kolega tutaj win traduje XPP. Najwidoczniej, szkoda. A Harald się... Nie mam jak go zrobić w teorii. Będę szczery, nie mam. Zrobili mi raptory. Okej, okay, dlatego. Łoń się wyjebała dla Beki. Okej. Mogę wejść po prostu w tego. W krzak i na niego zaczekać. O kurwa, no to żebym się zaczekał, co nie? Ja pierdolę, ale jestem tragiczny na tej talii. Nic nie dostanę, co nie? Nic. Dobra, jestem kurwa tragedią jebaną, no szkoda, ignę. Chyba to. Nie ma tu nic? Tak, nie ma, okej. Okay. Czy będzie Nie ma. Tragedia, no, tragedia, tragedia. Jeżeli on by tu został, to można nawet tylko dajwować, co nie? Nie, nikogo tu nie zostało. On nie przeżyje tego. Git, fajnie. Bardzo fajnie. Pójdę sobie w topa i podejdę do tego seta i go jebniemy. Za ile mam golda to? 50 golda, tragedia. A potrzebuję buta po prostu. Baby seat bot. Ok. Nie mogę od linii go zmiętować po prostu. O, słyszał. Okej. Jeden. Potrzebuję tu wejść. Nie ma one, jest w bocie, okej. Okay.
Nie robi Heralda? Nie. It's fine. Dość długo nie robiłem kampów, więc przydałoby się je w końcu zrobić. Pamiętaj, tutaj też na tym elo głównie ludzie bardzo często wychodzą jakby przed szereg i próbują cokolwiek robić. O kurwa, tytuł Lichin. Ciekawostka. Lostka. Za 6 mam dopiero smite, więc jakoś nie mogę tego podejmować, nie? A nieważne. Okay. Tu jest Yone. Okej. Okay. Nie mogę. Nie mam jak. Ma flesza, ma flesza. Jeśli by splashował. Okej, okay, cool. Nice try. Jest git. Bardzo jest git. Tylko gorsze jest to, że Yone dostał fraga, więc no dla mnie to nie jest fajne. Do naszej drużyny też za bardzo nie, ale jak on idzie AP, to nawet może być git. Why not? It's fine. Talia jest też bardzo fajnym herosem, jeżeli chodzi o oczyszczenie właśnie takich kampów. Na spokojnie to robisz. Nie potrzebujesz się jakoś tym męczyć. Osobnie cofasz w momencie, w którym rzucasz sobie Q i masz zaraz na całego Rabadona. 500 golda mi brakuje. Mógłbym mieć tutaj Medjajkę, ale to nie będzie za dobre. Mogę podejść tego mida. On schodzi do bota. To nie jest dobre. To powinni odejść. Powinni odejść. A tu jestem? Mam do. Okej, 26 golda dodatkowo, spoko. Nie szołuję jej tego, wiem, że ona by tego nie chciała. Wchodzę po prostu znowu w topa. Nie boję się face checkować. Wiem na czym oni stoją i wiem co mogą zrobić, a czego ja nie mogę zrobić. Ponieważ już to widzę w tej grze. No do czego Talia jest zdolna, do czego nie. I zdolna jest też do jebnięcia tego seta, bardzo prosto. To znaczy, że po prostu rzucam tak dwu na ślepo i po prostu go kurwa zabijam. Prosta piłka. Tu stoi. A, obvious. Nie ma go? Okej. Okay. Mogę erkować do mida. Podchodzę. Kurwa, nie wyszło. Nie w tą stronę splashowałem. My bad. Mogłem to splashować lepiej. Dla kogo? To jest dla Yone. O kurwa, ona nie... Nie! Dwa razy zhitowała miniony. No tak, fajnie. Przeżyła, to jest ważne. Idziemy pod to i powinno być git. Ponieważ dzięki temu będziemy wygrać co dużo damage. Okej, okay, fajnie. Okej, okay, on na to nie przeżyje. Nie przeżyje, bo ma... Dobra, it's fine. Wszystko wygląda, tak szczerze... Dobrze. Tak ogólnie jest to bardzo proste do wygrania. Powinno być bardzo proste to. Pierwszy im don't worry. We win. Podpierdalasz to szybko expa z mida. Nie w tą stronkę W. Szkoda. Przydałoby się w lepszą rzucić, to nie? A Drake jest darmowy. Ta, my bad. Ja mam Erkę, tu idę. To jest Erka do tego? Nie. Nie muszę Erkować, okej. Okay. Fajnie, a tu jestem. Oni są bardzo tu za darmo, okej. Okay. Wyjebie się, okej. Okay. Well play mid, well play. Piszesz jej well play, podniecasz się tym jak ona zagrała. Z jednej strony chujnia, z drugiej nawet dobrze zagrała. Tu chodzi o to, żeby ona wiesz, pomyślała ja pierdolę jestem zajebista, docenili mnie. Nie zefefuję tego. Pamiętaj, sieć im w głowie. Jeżeli chcesz wygrywać takie gry, musisz ich hype'ować, co nie? Mimo tego, że małe rzeczy robią, to mimo wszystko musisz ich, wiesz, pokazać, że Jezu, ale jesteś dobry.
A przez to, że tak próbuję to wytłumaczyć i dlaczego tak się robi, to co? Zmisowałem WU kolejne. Idziemy bota, tak naprawdę tutaj się ktoś powinien pojawić na teraz dosłownie. No i właśnie o tym mówię. Podchodzę do krzaka. Wyjebał się. Zwalił się. Dobra, kolejny. Oni powinni to ten po prostu. Na spokojnie wziąć, ok. Normalnie teraz ich kurwa tam wkurwiamy. Czyli podsypujemy oliwy do ognia. Podsypujemy, podlewamy bardziej, co nie? A to już tak swoje. Tu jest, co on robi. Nie, nie pojechałem. Kurwa, nie pojechałem. Podchodź, 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 kurwa, podchodź, nie. Nie pojechałem na dnie. Nie wcisnąłem drugiego R. Nie wcisnąłem. Dobra, tu wizja, dawaj mi to. Że daję WU na ślep, bo nie ma opcji, co? My bad, my bad, nie pojechałem. Nie umiem jeszcze taliam, sadek. Nie umiem. Unlucky. Sadek as fuck. Git wywalił się. O, tu Jonę. Mogę na niego skampić się. O, do widzenia. No Boże, dobra, jestem tu. Przeżyłem. Walczymy o te tier 1 tutaj. Musimy to w końcu przefuszować. On nie ma R-ki, więc to nie jest dobre dla nich. Tutaj walka jakaś. Powinien się wywalić od tego WU. Się od tego WU. Ziomek. Ale widzę, że tutaj Lucian po prostu sobie się wywalił. Możemy. Po prostu chodźmy. Chodź, chodź, chodź. Nie bójmy się. A ja teraz tak. Idziemy tu. Idę, idę, idę. Okej, okay. Na spokojnie, jak widzisz, możemy się dobrze bawić talią na dżungli, freestyle'ując to tak naprawdę. Nie zdążę tam. Powkurwiamy trochę Lissina. Nie, nie w tą stronkę, dobra, whatever, wyjebał się i tak, hop, kolejny, okej. Okej, git. Nie w tą stronę, kurwa, cool, classic, tak zwany. I tak naprawdę, jeżeli oni do mnie nie podejdą, to co? To nie zgryw, ja potrzebuję po buffę jeszcze podejść. Widzimy w sumie go na blue buffie, więc moglibyśmy wokoło tego też zagrać. Ale nie ma na to czasu. Play Drake. Lecimy po niego. Koleżka się trochę wywalił. Whatever. I tu jest ten, tu jest Lee Sin, tu jest Lee Sin. Nie ma go. Ok. Renekton w ogóle ma swój świat. Normalnie na topie se siedzi. Całą grę nic nie robi. Kolega trochę chyba nas nie lubi. Whatever. Tam sobie. Ooo, inwajdujesz koleżko. Ja pierdolę, jesteś dobry, nie? Ja pierdolę.
Oni powinni mi po prostu tankować. Tu jest. I co, na spokojnie sobie po prostu puszujemy. I co? Powkurwiamy Lee Sina, ponieważ to co on kurwa pisał to jest żałosne i on tak nie powinien pisać będąc w takiej randze, to jest po pierwsze. Następnie po prostu sobie poszujemy na midzie. Kurwa mać, kurwa mać. Eo, zostaw mnie kurwo. Nie, puść, nie. Kurwa, nie w tą stronkę go jeszcze rzuciłem. O, do siebie, do siebie go rzuciłem, a mogłem się save'nąć. Nie w tą stronkę go kurwa rzuciłem, co nie? No my bad. Powinni to scho... A nie, bo ta... Oj, my bad. Nie był... Nie ma tej. O, szkoda. No my bad, to jest... Nie sądziłem, że Jone się nie wywali. Szkoda. O kurwa, ona się wyjebie. Nie, ona się nie wywróci. Ja pierdolę Gosu Montagę. Ja pierdolę, legenda żyje. Ja pierdolę, widzowie. On żyje. On daje radę, dalej. Kurwa, taka forma jest, że to jest chuj. Au. I co? Skończymy to sobie na spokojnie midem i będzie git. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Skipujemy. Co, level upik. 139 level, moje konto. No i co? Dobry damage, 38 tysięcy, mogło być lepiej. Bardzo dużo rzeczy tu zmisowałem. Mam nadzieję, że chociaż wybaczycie, ponieważ to był dosłownie mój pierwszy raz talią. Chciałem wam pokazać, że z tego elo można wyjść wszystkim. Bez jakby żadnego owijania w bawełnę. Naprawdę, jeżeli się postaracie, zrozumiecie podstawy gry, wyjdziecie z tego elo wszystkim. Jestem z was, kurwa, naprawdę dumny pod pewnym względem, ponieważ chcecie się kształcić, chcecie jakby dowiedzieć się wszystkiego, ale to, czy wam się to uda, to już zależy tylko od was i od waszych chęci. Zobaczmy, kto mnie jeszcze dodał, bo jestem w sumie ciekaw. O Boże, to ten gość. Ja kończę, mam nadzieję, że się podobało. Siema. I to jest już wszystko, co ja mam dzisiaj dla was przygotowane. Życzę wam miłego dnia, szczęścia w soloku. Widzimy się przy najbliższej okazji, która nadarzy się jutro. Hej!